Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Dzień dobry, dzień dobry, dzień będzie na pewno dobry dzień na urlopie. A doczekałam się w końcu. Urlop długotrwał nie będzie, bo w tym roku będzie u mnie też taki troszkę poszatkowany, jak było podobnie w ubiegłym roku, ale nieważne, korzystam z niego na maksa. Właściwie nie na maksa. Wiecie, jak tak zaczęłam ten urlop, myślałam sobie, co tutaj mogę zrobić, żeby te dni wypełnić, żeby jak najwięcej zrobić, najwięcej rzeczy załatwić, jakoś tak wykorzystać i wycisnąć te wolne dni. Ale doszłam do wniosku, że tak naprawdę tego, co mi teraz naprawdę potrzeba, to jest zwolnienie tempa. I tak te dni powolutku gdzieś tam mi idą, pospaceruję, pochodzę, coś pooglądam, coś tam sobie posłucham muzyki. I wydaje mi się, że to właśnie było to, co musiałam teraz zrobić. Zresztą też wiem, że jak nawet myślimy o jakiejś pracy, o kolejnych projektach, o kolejnych zadaniach, czy o czymś nawet, co mamy zrobić w domu, to musi być spokojna głowa i musi być właśnie taki odpoczynek. I na razie myślę, że dobrze mi idzie to odpoczywanie, także dobra jestem w odpoczynku. Przy okazji jeszcze powolutku już tak się szykujemy do wyjazdu wakacyjnego, jak wszystko się uda i firmy lotnicze nie będą strajkowały i pracownicy również, no to będę niedługo już na fajnym miejscu i oczywiście, że z tego miejsca także będę nagrywała filmy. Szybkie zakupy z Rossmana, ponieważ powoli przygotowujemy się do wyjazdu wakacyjnego, także kupiłam troszeczkę te rzeczy na drogę. Słuchajcie, zatyczki do uszu. Tych jeszcze nigdy nie miałam, ale już mi się zdarzało spać z takimi zatyczkami. One są takie gąbkowe zatyczki, mocno się je zmniejsza, skręca, potem wkłada się właśnie do ucha. I fajna rzecz jest taka, że one nie powodują, że my nic nie słyszymy, czyli cały czas jakby z zewnątrz dźwięki do nas dochodzą, ale one są przytłumione po pierwsze, a po drugie zaczynamy też słyszeć dźwięki takie z naszego ciała, na przykład słyszymy swój oddech, bicie serca i to tak fajnie wycisza, uspokaja, także nawet w takich miejscowościach, gdzie gdzieś tam może być głośno, to można wtedy spokojnie spać. Takie zatyczki w Rossmanie były i też torebkę do samolotu, bo kosmetyki płynne, takie półpłynne muszą być przelane, one takie pojemniczki nie mogą mieć więcej niż 100 ml. I tak mi się wydaje, że właśnie ta torebeczka będzie lepsza niż takie butelki, no bo zajmie mniej miejsca, jest taka bardziej płaska, także też będzie to dobre na wyjazd. Pojemniczek na krem też, co my tutaj jeszcze mamy fajnego? A, właśnie. A też Rossmann, 5,4 zł, dwie szczoteczki, takie od razu składane, czyli od razu mamy opakowanie na szczoteczkę. Też dobre do samolotu, na podróż, do bagażu, także myślę, że przyda nam się, wypróbujemy sobie nową rzecz, którą nigdy nie miałam, a zaraz będę próbowała, jak to działa. To jest atomizer taki do perfum, czyli możemy sobie tutaj wlać jakby perfumy, które używamy na co dzień, które chcemy wziąć ze sobą w podróż, a jest on właśnie, można go używać do torebki, jak na przykład nie chcemy większej tutaj ilości perfum ze sobą nosić. Jest też akceptowany na pokładzie samolotu i może być tutaj 50 rozpyleń, czyli spokojnie na taki wakacyjny wyjazd myślę, że mi się przyda. I ostatnia rzecz to puder brązujący i róż taki rozświetlający, ponieważ no, limit bagażu tutaj jest dość taki niski, to ja muszę po prostu sobie zadrukować rzeczy, które biorę. Ja mam takie paletkę magnetyczną, gdzie tam mam różne cienie i inne powkładane rzeczy, a ponieważ na wakacjach jest właściwie nie maluję, bo tylko używam cieni, znaczy właśnie cieni nie używam, używam tuszu do rzęs i koniecznie bronzera, no i myślę, że troszeczkę może też różu. A to kupiłam sobie właśnie takie z Eveline. Zaraz zobaczymy, jakie one są, jaki to jest kolor
I to jest zdecydowanie ciepły odcień. Nie wiem, czy tak będzie widać, ale na pewno ciepły. Ja unikam chłodnych odcieni. U mnie one źle wyglądają. Twarz jest taka wtedy bardzo ziemista. Tutaj zrobiłam swatcha. Nie wiem, czy mi łapie ostrość, ale w każdym razie na pewno taki ciepły odcień. A róż jest taki brzoskwiniowo-złoty chyba. Najbardziej tak można określić ten kolor. Leciusieńko też połyskuje. Nie wiem, czy widać na ręce, ale w każdym razie taki właśnie złoto-brzoskwiniowy. Bardzo ładny. O, i to jest właśnie pudełek brązujący Go Hawaii. I mój numerek to jest 01. A na różu nie widzę numerku, także to jest chyba tylko w jednym kolorze. No to jeszcze krótka recenzja tego pojemniczka na perfumy po użyciu. Słuchajcie, po mniej więcej pół godziny walki z perfumami w tym pojemniczku nie ma nic, za to i ja, i cała moja sypialnia pachniemy intensywnie Laurą Biagiotti. Także no. A siadłam sobie jeszcze z Wami, żeby też powiedzieć Wam o jednym bardzo fajnym filmie, który ostatnio oglądałam, właściwie oglądaliśmy całą tutaj rodziną, całą ekipą. I podziękować przy okazji jednej z Was, ponieważ gdzieś tam pod filmikiem przy okazji ten film poradziła. I właśnie ja muszę sobie jeszcze ten komentarz gdzieś odnaleźć, dlatego że tam pamiętam, że był jeszcze jeden film, który właśnie ta moja widzka polecała. A jeżeli będzie ten drugi taki jak ten, no to zdecydowanie będę chciała go pooglądać. Czarna owca. Taki jest tytuł tego filmu. I ja już o nim wcześniej słyszałam, tylko dziś w zapowiedzi było tak powiedziane, że ja myślałam, że to będzie w ogóle coś zupełnie innego. Bo w zapowiedzi było powiedziane, że kobieta, żona po 25 latach robi coming out i stwierdza, że, znaczy ogłasza, bo ona stwierdziła i widziała to wcześniej, ale ogłasza, że jest lesbijką, no i odchodzi od męża. I ja myślałam, że to będzie jej historia, a to okazuje się, że zupełnie o czym innym jest ten film. Słuchajcie, jest sobie taka rodzina państwa Gruz. Mamy tutaj rodziców, którzy właśnie mają 25 lat stażu małżeńskiego. Mamy dziadka i mamy młodego youtubera, który Tomka Gruza, który ma też swoją ukochaną dziewczynę Asię. No i w pewnym momencie zaczyna się właściwie wszystko tutaj walić, różne perypetie te osoby spotykają. Natomiast to jest film o tym, że nawet jak wasze życie się wali, jak to życie faktycznie legnie nomen omen w gruzach, to warto to przeczekać, warto spod tych gruzów się wydobywać, bo gdzieś tam czeka nas po prostu kolejne dobre czasy, dobre lata. Tylko tyle, że trzeba zawsze podejmować dobre decyzje w oparciu o swoje serce i kierować się wartościami, które w życiu mamy. W tym przypadku, w tym filmie taką wartością nadrzędną jest rodzina. Film bardzo ciepły, film taki o, powiedziałabym, lekkim zabarwieniu komediowym. Właściwie to jest komedia, komediodramat, bo te wątki tam się różnie przeplatają. Bardzo, bardzo mi się podobało. Świetna gra aktorska, też przy okazji ja bardzo lubię Magdalenę Popławską. Ona tutaj grała matkę rodziny. Dalej Arkadiusz Jakubik, także Kamil Szeptycki, wrocławski aktor, w sensie pochodzi z Wrocławia. No i też dawno niewidziany na ekranach Włodzimierz Press, czyli niezapomniany Grigori z Czterech Pancernych, którym kochało się chyba wtedy pół Polski. Komedia, która ma dobrą fabułę, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo też takie dobre przesłanie. No i ma też świetne dialogi. Faktycznie tutaj między bohaterami widać było, że iskrzyło i że tak oni dobrze dopasowali się do siebie, grali razem. Bardzo fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, na zrelaksowanie się, a myślę, że tego relaksu nam wszystkim potrzeba, niezależnie od tego, czy urlopujemy, czy też pracujemy, czy cokolwiek tam jeszcze w życiu robimy. Mam nadzieję, że ten mój film był dla Was też takim momentem miłego relaksu. Do zobaczenia w następnym vlogu.